Powitam was w taki sposób. Radością. Zwiedzamy dalej katedrę głębin. Psychopacy motem, ale tu w tej studni jest ktoś. Pewnie był kiedyś. No, widocznie jeszcze jestem. Czegoś chyba nie zrobiłem. To jest pan bomba, patrzcie. Rzuca się i wybucha. Bronili fragmentu Estusa. A dobra. Pójdziemy następnym razem. Mamy 7 butelek i 7. Na razie nam wystarczy. O, ktoś się spróbuj pochodnia. Tamte maszkary co chodzą. Są na ogień. Uczulone. Spróbujemy bez pochodni. Powiem szczerze, ja przestraszyłem się. No, jeszcze jeden cios i bym był po mnie. Tak trochę wygląda jak pan makaron. Zbudowany z kilku makaronów. Lata mi tu koło nosa mucha. Po prostu muchy to są niefajne stworzenia. Aha, właśnie, on jak uderzy, to powoduje krwotok. A z tego krwotoku... Nie mam lekarstwa. No, ale teraz już będę pamiętał. Tam w tych kryształach jest, tam jest ta, jak ona się nazywa, jaszczurka. O, tutaj z okna widzieliśmy tego. Odłamek tytanitu. Ten krwotok chyba 3 razy nas dotknie. Poszedł. Czy dogonimy tą jaszczurkę? Dało się. Migoczący tytanit. Tu nie pamiętam chyba. Jak zacznę bić te kolce, to on się uwolni. Na razie śpi. Przed tobą pierścień. Uważaj na mrok. A patrzcie, spróbujemy tak, że użyjemy... Dodaję moc ognia. To już raz mnie uderzył i już mam krwotok. Pierścień zatrutego ukąszenia. Czy on nam... Odporność na truciznę. Odporność na krwotok.
Okej. To taka gadzina, ale fajne jest też to, że ci wrogowie są jednak zróżnicowani. Czyli każdy ma tu jakieś swoje ukryte rzeczy. Tu chyba nic nie ma. Jeszcze raz mnie ten krwotok dotknie. Zobaczmy, co tutaj jest. To byliśmy. Zostały mi tylko trzy buteleczki. Czyli jednak warto się wyposażyć w ognistą broń. Trzeba uważać też na górę. Ja tutaj już, tak jak wam mówiłem, chociaż tu się chyba będzie z góry schodziło. Nie pamiętam, jak jest już dalej. Możemy iść tędy. Ale tam są dwie maszkary. A możemy spróbować iść tędy. Nie tędy, tylko tutaj tędy, koło tego potwora. No, jego mógłbym wywabić, ale on nic specjalnego, oprócz titanitu pewnie migoczącego nie daje. A tu pewnie jest jakaś pułapka. No i niespodzianka, nie ma pułapki. Idziemy dalej. Potem już nie będziemy tak tego badać, bo już będziemy wiedzieli, co i jak. Ona po czasie, mam migoczący tytanit, odłamek tytanitu, będę mógł ulepszyć broń. Ta jaszczurka po czasie znika, więc... A tu na dole są ci. Makaroniarze. O! Patrzcie, co za gad. Lepiej nie chcę, żeby mnie trafił, bo znowu będę miał ten krwotok. Będę musiał się odżywiać. O kurczę, jaki on jest szybki. Czy on się wróci? Jak on się boi ognia. No i po co zadzierałeś, chłopie, z mistrzem miecza? Tu już porozwalał trochę te kryształy. Ja na razie tego smoka nie będę uwalniał. Mam mało butelek, a z tego co kojarzę, naprawdę nie ma tam żadnego wielkiego wow. No, ale tu w sumie właściwie co dookoła to obchodzimy? Tam coś broni. Weźmy to szybko. Łapczywość nie wypłaca.
Już krwotok. No nic. Nawet nie zauważyłem, co ja tam wziąłem. To chyba nie był żaden pierścień. Jakaś dusza chyba. Okej, okay, no dobra, no to tutaj mamy to. Czy to jest jakaś drabina do góry, czy coś? Tu obchodzimy to dookoła. Dobra, weźmy sobie życie, bo nas jeszcze krwotok pokona. Ogólnie trzeba kupić sobie po prostu takie, to jest chyba kępki mchu, czy coś takiego, żeby nas ten krwotok tak po czasie nie osłabiał. No nie widzę tutaj. No jeszcze raz. O, na szczęście już koniec. No cóż. To był pierścień. To wiecie co? Tu potem chyba będzie taki skrót z tego, co kojarzę. Spróbujmy jeszcze pokonać jaszczurkę. Ile ona ma życia? A jestem ciekawy, czy wejdzie tu. Patrzcie, nigdy tego nie próbowałem. Obejście systemu. Wow. To wybuchnie zaraz. Powinno wybuchnąć. O, wybucha. Znika. Się patrzy na mnie. Wiem, że to... nie jest honorowa walka. No i niech mi ktoś powie. Gdzie ta jaszczurka poszła? Niech mi ktoś powie, czego ona tu broniła. Może się tajemniczo przeniosła tu. Nie. Taka sytuacja. I jeszcze jedno mam zapytanie. Czy jak pójdę tu i pójdę tu, odpocznę, wyjdę i pobiegnę znowu tam, tego trzeba szybko, zanim się rozpali. W studni dalej nie ma.
bomba. Okej, i tylko chcę zobaczyć, czy tu jest pan jaszczurka. Z tym nie chciałbym się bić. Chciałbym sprawdzić pana jaszczurkę. Teraz śpi. Dobra. Łuska z tytanitu. 9000, czyli trochę dostałem za niego. No to powiem, że to już nie jest nic małego. Dobra. Mamy tutaj część zbadaną. Szukam jakiegoś przyjemnego widoczku. Może tu przy świecach staniemy. I tej części się pięknie pożegnam. Do zobaczenia.